W naszej szkole odbywa się piąta edycja międzyszkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej. W konkursie weźmie udział 14 uczestników z różnych szkół. Koordynatorem konkursu jest pani Katarzyna Kosowska. Jesteśmy właśnie z koordynatorką konkursu, panią Katarzyną Kosowską. Czy jest pani trochę zestresowana konkursem? No, może troszeczkę. Bardziej podekscytowana, bo nie wiem, nie wszyscy tutaj uczestnicy przeprowadzili próby, także jestem bardziej może ciekawa tego, co zaraz nastąpi. Nie muszę się stresować, wiem, że wszystko będzie w porządku. Jak długo trwały przygotowania do konkursu? Czy są jakieś problemy z organizacją tak dużego przedsięwzięcia? Przygotowań trochę jest, nie ukrywam. Były problemy, ale nie chcę się teraz już na nich skupiać. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować, począwszy od góry, prawda, od naszego pana prezydenta, który w tym roku przekazał znaczną kwotę pieniążków na nagrody dla uczestników. Chciałabym podziękować naszej dyrekcji, wspierającemu panu dyrektorowi Długołęckiemu oraz panią wicedyrektorkom, które są zawsze bardzo elastyczne i bardzo pomocne. Szanownemu jury pod przewodnictwem pana Radka Żyły. Także pan Mariusz Buszta i pan doktor Bartłomiej Biegajło, którzy będą oceniani z kolei język angielski, poziom języka angielskiego w piosenkach. Także oni wszyscy przychodzą tutaj, poświęcają swój wolny czas. Także bardzo serdecznie im dziękuję za to. Bardzo dziękuję dodatkowo sponsorom, bez których też nie byłoby nagród, ponieważ każdy z uczestników wyjdzie z prezentami. Wspierają nas jak co roku firma Pegas, firma Look Plus, dodatkowo nasza bialska uczelnia AWF. Także bardzo dziękuję za wsparcie, dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do takiej pięknej uroczystości. Paniom z gastronomii, które obdarowały nas wraz z uczniami pysznymi pierniczkami. Pani Ewie Filipiuk, która tutaj zajęła się taką stroną graficzną, czyli plakaty, dyplomy. Panu Hubertowi Oziemkowi, który przyszedł nagłośnić ten konkurs. Naszym uczniom, prawda, którzy się zajęli nagłośnieniem. Moim wszystkim kochanym uczniom, którzy pomagają mi w tym przedsięwzięciu. Bez was by tego nie było. Witamy Państwa na piątym międzyszkolnym konkursie piosenki anglojęzycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. W tym roku chcemy Państwa wprowadzić w nastrój taneczny, a więc let's dance! Witamy dyrekcję pana Ireneusza Długołęckiego. Panią Annę Ciołek, która jest jednocześnie członkiem naszego szanownego jury. Witamy przedstawicieli mediów, szanownych rodziców, nauczycieli wraz z uczniami oraz pozostałych członków jury. Przewodniczącego jury, pana Radosława Żyłę, nauczyciela w klasie saksofonu i perkusji w Zespole Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w Białej Podlaskiej oraz perkusistę Jazz Trio. Doktora Bartłomieja Biegajło, wykładowca języka angielskiego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Pana Mariusza Busztę, wykładowcę języka angielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Jury będzie oceniać m.in. umiejętności językowe wykonawców, wokal, stylizację i ruch sceniczny. Jury może przyznać również dodatkowe punkty, na przykład za grę na instrumencie lub akompaniament. Line of daylight.
just last year. Pour a little salt, we were never here. My, 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 my. Staring at a sink of blood and crushed veneer. I tell my love to wreck it all. Cut all the ropes and let me fall. My, 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 my. Right the moment this order starts. And I told you to be patient. And I told you to be fine. And I told you to be balanced. And I told you to be kind. In the morning I'll be with you, but you'll be a different guy. Cause I'll be holding all the tickets, and you'll be owning all the fines. Let it go, don't be afraid to lose control, yeah.
Yes, I know it's on your mind, but when you say, stay with me tonight, just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. She getting out of it.
when you're dropping it down. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, oh, she know, she got me dirty dancing, dirty dancing. Sweat it out, get drowned around it. Turn heads and turning up, breaking necks, she breaking cups. And look at her, get get enough, get drowned around it. And she make the body, she make the party. She getting naughty, dropping you, dropping you down. But when she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, oh, she know, she got me dirty dancing, dirty dancing. Boys go, all the girls go, everyone go. She got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, oh, she know, she got me dirty dancing. Come on and do the J-House, rock with me, let's rock. Everybody.
watch you on the dance floor. Check it out, that cat alone. Hey, can't believe my ass, so man a woman, and we're far in love. Hey, I ain't gonna give up to strength, I'm a big black cock call. Hey, I'm hit up, beat up next, I'll do it till tomorrow, yeah. Surely you can see that you got so much energy. The way you're tuning up, the kids round and round. In the meantime, Stindy, what's your breaking down? A któż to były za występy? Co o tym sądzisz, Basia? Faktycznie, były fantastyczne. Dziękujemy za prezentację wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Serdecznie gratulujemy. Prosimy uczestników o chwilę cierpliwości, a szanowne jury o podjęcie decyzji, kto wygrał nasz dzisiejszy konkurs. Już widać, że obrady będą burzliwe, ponieważ poziom wszystkich uczestników był bardzo wysoki. Zanim jednak nastąpi ogłoszenie werdyktu, zapraszamy Państwa na krótki koncert muzyków Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w Białej Podlasie. Thank you.
1 Ireneusza Długołęckiego o krótkie podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów i upominków dla wszystkich uczestników konkursu. Drodzy Państwo, piąta edycja prawie już się skończyła, ale tak naprawdę to ci wykonawcy są najważniejsi dzisiaj. Jeszcze raz gorące brawa dla wszystkich wykonawców, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Osobiście bym miał problem wybrać najlepszą osobę, ale mam taką możliwość, że udekoruję, nagrodzę wszystkich. Ja jako dyrektor mam taką szansę, aby wam podziękować skromnymi upominkami. Chciałbym podziękować również wszystkim sponsorom, którzy przyjęli nasze zaproszenie, którzy nas już od 5 lat wspierają. I tak jak mówiłem, jeszcze raz gorąco również panu Radkowi dziękuję, który zawsze oprócz tego, że jest w jury, to jeszcze nam uświetnia koncertem albo osobiście, albo właśnie dzisiaj ze swoją orkiestrą. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą uroczystość. Chciałbym podziękować swojej koleżance, pani Kasi Kosowskiej, bo pani Kasiu, bez pani by tego konkursu nie było. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję za zaproszenie mnie do kolejnej edycji konkursu. Dziękuję moim kolegom, że obrady nie były tak bardzo burzliwe i byliśmy jednomyślni. Dziękuję serdecznie. A co wymyśliliśmy? Wyróżnienie otrzymuje Kinga Huczko. Jest to konkurs wyjątkowy, ponieważ już wszyscy zostali obdarowani, więc nie ma tutaj wygranych i przegranych. Także wszystkim serdecznie gratuluję, ponieważ prezentacje były bardzo, bardzo dobre. Miejsce trzecie. Dominika Radzikowska. Miejsce drugie, Wojciech Maksymiuk. Miejsce pierwsze, Kinga Bylina. Gratuluję wszystkim uczestnikom i zapraszam was na kolejne edycje. Dziękuję bardzo. Jesteśmy z finalistką pierwszego miejsca, Kingą Beliną, i chciałam ciebie zadać pytanie. Jak oceniasz swój występ? Tak szczerze, to jestem tak... No wiem, że stać mnie na więcej, ale to chyba za każdym razem jest coś takiego, że czujemy po występie, że może nie daliśmy z siebie wszystkiego. No ale jestem zadowolona raczej. Szczególnie, że mam trochę chore gardło, więc jak na chore gardło, to myślę, że było okej. Czy jesteś zaskoczona wygraną? Zdecydowanie. Tak, właśnie nie spodziewałam, szczególnie, że no, poziom był różny. No oczywiście wysoki, ale niektórzy stawiali bardziej na choreografię, inni na repertuar, no więc dlatego jestem zaskoczona. Jesteśmy z Wojtkiem Maksymiukiem, który zajął drugie miejsce. Jak oceniasz swój występ? Mój występ, jakby to miałbym powiedzieć, był niczego sobie. Nie był taki zły, nie był dobry, był taki jeden z przeciętnych moich występów. Nie mam nawet tego, do czego się chyba nie przyczepić. Czy jesteś zaskoczony zajęciem drugim miejsca? No oczywiście jestem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że ja z takimi umiejętnościami scenicznymi, jak i wokalnymi bym potrafił zająć tak wysoką lokatę na bialskim konkursie. Jesteśmy właśnie z panem Radosławem Żyłą, przewodniczącym jury. Jak ocenia pan występy artystów?
Wyceniam bardzo dobrze, chociaż poziom był zróżnicowany. Niektórzy śpiewali ładniej, niektórzy troszeczkę może mniej. Widać, brakowało im obycia z mikrofonem, ale repertuar był dobrany bardzo dobrze. A myślę też, że wyniki też powinny być satysfakcjonujące dla wszystkich. Czy coś Pana zaskoczyło podczas tegorocznego konkursu? Ja wiem, cóż mnie mogło zaskoczyć. Nic mnie nie zaskoczyło, bo konkurs był jak co roku świetnie zorganizowany, a moc nagród i ilość nagród była też fantastyczna, także nie było absolutnie przegranych. Wszyscy byli wygrani, wszyscy byli obdarowani świetnymi nagrodami. Organizacja na szóstkę. Gratuluję. A czy trudno było wybrać zwycięzcę? No w tej edycji wyjątkowo łatwo. Wyjątkowo łatwo, ponieważ Kinga Bylina jest bardzo wrażliwą wokalistką, zaśpiewała po prostu najlepiej. A czy trudno jest nauczyć się gry na saksofonie? Ile trzeba mniej więcej poświęcić na to czasu? Kochani, kiedyś Zbigniew Wodecki, świętej pamięci, wspaniały nasz muzyk, nieżyjący już niestety, powiedział, że śpiewać każdy może, grać się trzeba nauczyć. Coś w tym jest. Wszyscy śpiewają, różnie im to wychodzi. Granie to jest nieporównywalna praca. Bardzo trudno jest się nauczyć grać na instrumencie. Bardzo trudno jest też śpiewać, ale muzycy powinni zrozumieć, że swój głos należy traktować trochę jak instrument. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że spotykamy się na kolejnej edycji za rok. Do zobaczenia. Jesteśmy właśnie z panem dyrektorem. Jak ocenia pan dzisiejszy występ uczniów? No bardzo wysoko, tak profesjonalnie wszyscy uczestnicy podeszli do swoich tych obowiązków, pięknie zaśpiewali. No jury miało problem, kogo wybrać, no ale myślę, że wszyscy byli usatysfakcjonowani, bo wszyscy otrzymali nagrody, upominki od nas, od szkoły, od pana prezydenta i od sponsorów. Czy jest pan dumny z tego, że pana szkoła rozwija się na tak wielu płaszczyznach? Tak, przede wszystkim uważam, że młodzi ludzie powinni rozwijać się w wielu obszarach, nie tylko zawodowo, ale również właśnie edukacyjnie, dydaktycznie, ale również śpiewać, tańczyć, teatr prowadzić, to wszystko, co dla młodego człowieka pasuje. A czy chciałby pan, aby to przedsięwzięcie było kontynuowane w przyszłości? Tak, już rozmawiałem z panią Kasią Kosowską, która już obiecała, że będzie szósta edycja i siódma i tak dalej. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.